Witajcie. Wielu z Was na pewno widziała taki kanał Matura to Bzdura, który pokazuje, jaką wiedzę posiada polska młodzież. Postanowiłem zrobić coś takiego samego, z tym, że wśród kierowców ciężarówek. Zobaczymy, jaką wiedzę mają kierowcy. Ci, co znają kanał Matura to Bzdura, będą mogli to porównać, kto wie więcej. Wiadomo, kierowcy mają swoje jakby stereotypy. A jak jest naprawdę, przekonacie się już w tym odcinku. A jeżeli Wam się spodoba, to nakręcę następne. Miłego oglądania. Mówi się tą kartkę czy tę kartkę? Tę kartkę. Mówi się tą kartkę czy tę kartkę? Tę. Tę kartkę. Tą kartkę. Na pewno? Nie. Nie? Tą kartkę. Nie. Tę kartkę? Tak. Ile tomów ma trylogia Sienkiewicza? Trzy. Proste, nie? Jak się sama nazwa wskazuje, trylogia. Czyli? Trzy. Nie masz i tutaj możesz mi zawiąść. Trzy. No trzy, bo to trylogia. Trylogia. No, nie? Dokładnie. Ile tomów ma trylogia Sienkiewicza? Chyba nie wiem. Nie wiem. Nie wiesz. Nie. Co to jest Liège? Miasto. Świetnie. Gdzie? W Belgii. Bardzo dobrze. Co to jest Liège? Miasto w Belgii. Miejscowość. A wiesz gdzie? W Francji. Nie. No to nie. Miejscowość poza racją. No tak, no ja miejscowość. Ale blisko Francji. Szwajcaria? Nie w tą stronę? Nie wiem. No. Belgia. A. Miasto. A gdzie? We Francji. Dobrze? Niedobrze. Belgii? Tak. Na pograniczu? W Belgii to jest miasto. Ale wiesz, no. Miasto. Dobra, super, nie? Co to jest Liège? To jest miasto w Belgii. Liège? Liège to jest miasto. Gdzie? We Francji. Ile maksymalnie może jechać samochód osobowy w Polsce na drodze ekspresowej dwujezdniowej? 120 km na godzinę. 120. Dobrze. Jak dobrze pamiętam, to chyba 110. Aktualnie 120. Ile może jechać samochód osobowy maksymalnie na drodze ekspresowej dwujezdniowej w Polsce? 120. Ile razy dziennie można dzielić pauzę 45-minutową na 15 i 30 minut? Ile się chce? Dwa. To tyle, ile masz takiej potrzeby. Bardzo dobrze. No widzisz, to są dwa razy. Na pewno? Ile razy? Ile razy można dzielić? Znaczy nie. W pewnym sensie, bo widzisz dobrze, ale nie do końca. W sumie na dobrą sprawę to chyba ile chcesz. O, i to jest dobra odpowiedź, dokładnie. No. Ile razy dziennie można dzielić pauzę 45 na 15-30 minut? Raz. Można robić dwa razy, ogólnie. Jeżeli ty nie przekraczasz 9 godzin jazdy. Przeliteruj słowo w ogóle. W, O, G, o z kresku, L, E. W, O, G, U, L, E. Jakie U? Zwykłe. Otwarte, tak? Tak. A to jest jeden wyraz czy dwa? Jeden. W, spacja, O, G, U zamknięte, L, E. W, O, G, O z kreską, L, E. W, O, G, U z kreską, L, E. To jest jeden wyraz czy dwa? To są dwa. Bardzo dobrze. W ogóle. A przeliteruj słowo wziąć. W, Z, I, O,
Tam nie ma si. W, Z, I, O, Z, Si, Ci. W, Z, I, O, Ci. O, czyli A, A, tak, tak. Super. Przelitruj słowo wziąć. W, Z, I, O, Ci. No, niektórzy mówią wziąć. W, Z, I, O, Ci. Jak nazywa się najbliższa gwiazda Ziemi? Słońce? Bigo. Najbliższa. Najbliższa. No i kurde, i teraz mam dylemat. Czy Księżyc jest gwiazdą? Słońce jest gwiazdą. Na pewno. Ale czy Księżyc jest gwiazdą? To jak strzelasz? No strzelałbym, że jest. Nie. Na pewno wiesz. Nie wiem, bo to... Nie wiem. To jest pytanie ze szkoły podstawowej akurat. Jest proste. No ale tak, zastanów się. Jak myślisz? Słońce, Księżyc. Jak się nazywa najbliższa gwiazda Ziemi? Słońce. Czyli co oznacza najbliższa gwiazda Ziemi? Gwiazda, wiesz co to jest? No. Ta, co jest najbliżej Ziemi. Pierwsza od Ziemi, gwiazda. Nie planeta, gwiazda. Gwiazda, która jest najbliżej Polski. Polski też. No. Nie wiem, na to odpowiedzieć. Jak to w ogóle, kurwa, co... Słońce. A, no na pewnie. No i tutaj ja bym powiedział, że... Księżyc. Słońce.